Dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się nisko. Transmisja Pary z Platyną właśnie się rozpoczyna. Zobaczcie, jaki tutaj śmieszny szako pajacyk na ekraniku was pilnuje. Aaaa, kurwa, ale was wystraszyłem, co? Jak po fame, spoko, fajnie, fajna na pewno walka Ferrariego z Łaszczykiem, fajnie się oglądało. Dawno mnie tak walka mnie emocjonowała. Fajnie się chłopaki zaprezentowały. Ogólnie spoczko, w skali od 1 do 10, ósemkę dam, no. A jak wy oceniacie? No, ostatnia walka trochę zamuła, ale ogólnie tam ósemkę, bo szybko było, sprawnie było. Sprawniusio to wszystko leciało. 9 na 10, 9. Zaprezentowali, jak ty chcesz komentatorem zostać? Już nie chcę, wariacie, już nie chcę. No dobrze, nie zamulali. Tak, to było spoko, nie było koncertów. Okej, 8 na 10 myślę, że daje. Ja i tak oglądałem z doskoku, bo Agusia oglądała. Ja sobie grałem z Ozim w ligę, tylko podchodziłem sobie tam, sprawdzałem na jakieś walki. Szybko się oglądało. Tak, oni chyba wiedzieli, że koncerty nie przechodzą. Mogłeś być w loży szyderców? Może kiedyś będę. Co tak się opierdasz ze streamami? No stary, 110 godzin w tamtym miesiącu. W tym miesiącu mam nadzieję też zrobić 110 godzin. No wiesz, druga robota mnie męczy. Wac to ja zaskoczył. No, zaskoczył Wac to ja. No spoko, 8 na 10, fajnie się bawiłem. Papciu, kiedy można spodziewać się kontynuacji przygody Skyrima? Nie będzie Skyrimka, raczej nie będzie Skyrimka, a na pewno nie na streamku. To znaczy, poza streamkiem se może pogram, a na streamku mi się nie chce. Nie masz wrażenia, że to nagle freak się kończą? Nie wiem, stary. Nie siedzę bardzo w tych freakach. Wiesz, pierwsze 2-3 gale mnie interesowały, później z doskoku sobie tam podpatruję. Czasem trzeba obstawić, więc trzeba zobaczyć, co tam się dzieje, bo Betkliczek obstawia. Dla mnie te freakfrighty to jest jakaś tam, wiadomo, część tutaj zabawy, rozrywki, ale jakoś tym nie żyję. Wszystko jest takie, wiesz, że coś się pojawia, jest na to hype, potem troszkę spada, ale wydaje mi się, że freaky już jakby będą zawsze, nie? Te walki, tylko mniej lub bardziej popularne. A mi chyba nie wszedł tak. No, mówiłem wam, jak robiliśmy ten kupon wspólny, to przy czym się zastanawialiśmy? Przy Szelidze, nie? Że jest szansa, że może coś się stać. I chyba Filipek Karaś, też mówiłem, że to będzie taka close walka, bliska walka. No, ale to wiecie, to są kuponiki, dlatego ja zawsze sobie stawiam 10-5 zł, żeby była emocje. Karaś z połamanym kolanem 2,5 rundy. No pewnie. Ty stawiasz pytaka, pasza wjeżdża na grubo klocka i wyjął 28 i ocie kręca. No ja nie stawiam takich dużych kwot, ja nie mam tyle pieniędzy co pasza. Pozdrawiam cię Jareczku, no ja stawiam za skromne stawki. Tak mnie rodzice nauczyli, że jak już się bawisz, to skromnie uszczypnij tylko troszeczkę torcika, czekoladki pospróbować, więcej nie. Ale dużo, gratuluję oczywiście dużej wygranych. Od dzisiaj już nie piję? No, widzicie, Xulaniec. Ja już kolejny dzień, kolejny miesiąc trzeźwości, kolejny miesiąc szybkości, 80 kg na wadze, wiesz o co chodzi. Ale pozdrawiam tych oczywiście pijących, sprawdźcie się dzisiaj, w sensie w pojedynku z Kacem. Życzę oczywiście szybkiego powrotu do formy, a my oczywiście biznesmeni, ogoleni, świeży, możemy się tylko cieszyć tym dniem. Czemu wczoraj nie było Platyniego Czarodzieja? Nie wiem, Bieniu. Wiesz co, ja już nie streamuję tak regularnie, staram się tam seteczkę zrobić, streamków nie zapowiadam, a nawet jak zapowiadam, to i tak może ich nie być. Czy jest ekipa WK, ja już byłem, wiesz co, Piotr, już byłem na WK, filmik powinien być we wtorek z wyciskania, 130 wyścisłem. Obejrzyj nowy odcinek, twoje 5 minut. Tak, zobaczyłem, że żeby nabijać sobie godzinę na YouTubie, a zaczynasz oglądać gówno na YouTubie. Znaczy, nie mówię, że twoje 5 minut to jest gówno, bo jest na pewno oczywiście zajebista produkcja, ale będę sobie nabijał godzinę oglądając za mi, kurwa, jakąś szkołę. Normalnie, wyjebane już mam, po całości. Więc to też na pewno będzie grane.